Pochwalony Jezus Chrystus, obudźmy nasze serce, abyśmy chcieli służyć Bogu, abyśmy mieli entuzjazm w Duchu Świętym. Prośmy o Ducha Świętego, żeby wszystko dzisiaj było piękne, bo Ewangelia mówi o czymś trudnym znowu. Pan Jezus wyrzucał złego ducha, który był niemy, a gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione, lecz niektórzy z nich rzekli: przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca zły duch. To się wydaje nieprawdopodobne, ale jak popatrzymy na nasze życie, to jest całkowicie prawdopodobne. Gdzie widzimy dobro, które się dzieje, cuda, uwolnienia, uzdrowienia, przemianę życia, duże świadectwa i ktoś, kto nie chce tego przyjąć, bo mu się coś nie podoba. Nie podoba mu się, że to odnowa charyzmatyczna, nie podoba mu się ta wspólnota, że to na modlitwie u tego człowieka i tak dalej. Różne nie podoba mi się sprawia, że szukam, jak go poniżyć. A skoro nie mogę niczego znaleźć, to powiem, przez złego ducha to robi. Nie przez Jezusa, tylko przez złego ducha. I już mam pomysł, żeby go pognębić. I to robią ludzie pobożni. To robią ludzie, którzy uczestniczą w tych cudach. Tak jest w przypadku Jezusa. Później mamy to samo, że z grona apostołów jest zdrajca. To właśnie z tych, którzy są przy Jezusie i uczestniczą w tym, tam jest zdrajca, tam jest ten, który się zaparł, tam jest ten, który uciekł spod krzyża. Wydaje się to nieprawdopodobne, gdy tego doświadczamy. Że co, że z mojej rodziny to przychodzi? Że ktoś z mojej rodziny mnie nie przyjmuje? Że ktoś z mojej rodziny mnie oskarża? No, tak jest. No zobaczcie, kto ci powie, co się tak głupio uśmiechasz? No kto ci to powie? Kto ci powie, że się popisujesz? Kto ci powie, że robisz to na pokaz, albo to jest nieszczere? No to się dzieje w naszych domach, w naszych rodzinach. Tam to słyszymy. Tam gdzieś jest zwracana uwaga, o co ci chodzi, czego chcesz, co chcesz załatwić i tak dalej. To tak trudne rzeczy, że nawet jak próbujemy się zmienić, próbujemy zrozumieć coś, poprawić, jesteśmy po rekolekcjach, chcemy coś zmienić i rodzina zetnie. Pokaże, że mam być mierny jak wszyscy pozostali i się nie wychylać i tak musi już zostać. To są bolączki, z którymi stajemy i one są w Ewangelii. Niech nas nie dziwią, tylko głowa do góry. Prosimy o Ducha Świętego, o siłę, żeby nas przemieniał i żeby w naszej codzienności dawał nam siłę do przezwyciężania każdej trudności. Do tego Was zachęcam i na to Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech nasze myśli mkną do góry, niech wszystko w nas idzie ku dobremu Bogu i zapraszam teraz do modlitwy wielkopostnej. Mamy tutaj dwie rzeczy od mocnych w duchu, które są połączone z Wielkim Postem, piosenki pasyjne, niech nas one dalej poprowadzą.